Dzień dobry, nazywam się Adam Hawczatyński i witam Państwa w kolejnym wydaniu Żeli Ekspresu. A teraz przenosimy się do Szymona Rogozińskiego, który opowie nam o wycieczce, na której był rocznik 2012 i 2011 w osadzie średniowiecznej. Dzisiaj rocznik 2011 i 2012 przyjechał do osady średniowiecznej. Byliśmy na wycieczce i lepiliśmy z gliny. Pani opowiadała nam o średniowiecznym wieku. Teraz jesteśmy przy zagrodach i oglądamy zwierzęta. Dla Żeli Ekspresu z osady średniowiecznej Szymon Rogoziński. W trakcie wycieczki sparing rozgrywał mecz rocznik 2013. Przenosimy się teraz do Gniewka, który przeprowadzi wywiad z Andrzejem Tokarskim. Dzisiaj o 10:00 odbył się mecz rocznika 2013 na boisku B w Żeliszce. Przeprowadzimy teraz wywiad jednym z zawodników z tego meczu. Uważa pan, że drużyna mogła wygrać? Mogliśmy wygrać, tylko było za dużo błędów. Uważa pan, że pan dobrze zagrał? No, dałem sobie wszystko. Strzelił pan jakiegoś gola? Niestety nie. To by było na tyle dla Żeli Ekspresu Gniewka Sękowskiego. Po południu rocznik 2011 miał zajęcia z panią Karoliną Spinów, czyli że robili takie przypinki na ubranie z logo Football Talents i jakie chcieli rzeczy. Więcej o tym opowie nam Staś Malik. Dzień dobry, właśnie znajdujemy się w oranżerii. Właśnie rocznik 2011 robi swoje piny na koszulkę, bluzę, gdziekolwiek. Dla Żeli Ekspresu Stanisław Malik. A na koniec mieliśmy odprawę meczu 2012, o której opowie nam Mikołaj Sobolewski. Właśnie byliśmy dla odprawy w świetlicy na dole, było bardzo ciekawie. Oglądaliśmy mecz Zetor 2012 z Zetorą Płuck na Żeli Ekspresu Mikołaj Sobolewski. Dziękuję Mikołaj. To już na dzisiaj koniec, ale zapraszamy do oglądania innych odcinków dla Żeli Ekspresu Adam Hawczatyński.